Cześć, jestem Klaudia do kanału No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Na rysunkach przedstawiono modele pierwiastków chemicznych i zaznaczono na nich liczbę protonów w jądrze oraz liczbę wszystkich elektronów. I teraz wyglądało to następująco, że tutaj jest plus 10, a tutaj jest minus 10. Ale tego nie pisałam. Ok. Narysuj uproszczone modele atomów tych pierwiastków i podpisz każdy z nich symbolem chemicznym z liczbą atomową. Dobra, zaczynamy. Szukamy czegoś, co ma dyszkę. I jeżeli nie wiecie, jak robi te zadania, zapraszam Was do karty powyżej. Ok, co ma dychę? <śmiech> <śmiech> I mamy NE. I mamy to zapisać z liczbą atomową, czyli po prostu to, co mamy tutaj w tym jądrze. 10. OK. Leży nam to na drugim okresie w grupie 18, czyli to będzie powłoka K, powłoka L. I tutaj maksymalnie, i tutaj maksymalnie dajemy. Ok, 15. I mamy P, 15. I tutaj już uwaga, mamy na okresie trzecim, czyli powłok będą trzy. Dobra. I teraz tu są 2E, tu jak zwykle. I leży to oczywiście w grupie 15, więc będzie 5 elektronów walencyjnych. Dobra. Plus 17. No to przeskakujemy dwa obok. I mamy Cl17. Dalej. Okres trzeci. I mamy 2E. 8E i 7 elektronów walencyjnych. Tutaj początek układu NA. Okres trzeci. Opisujemy powłoki. 2 elektrony, 8 elektronów. Należy w grupie pierwszej, więc ma jeden elektron walencyjny. Dalej. Odnajdujecie tlen, drugi okres, czyli dwie powłoki maksymalnie, a tutaj tylko 6 elektronów walencyjnych. Znowu wracamy do początku układu i mamy MG 12, tutaj jeszcze oczywiście O0, okres trzeci. No, pisujecie powłoki, mi się to już nie zmieści. Dwa elektrony, 8 elektronów i kolejne dwa elektrony. Zapraszam Was przede wszystkim do poprzednich zadań. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.